Witajcie moi drodzy w ostatnim odcinku z my career NBA 2K18. Przed przedostatnim odcinku, w ostatnim jaki jest na YouTubie, mówiłem, że będzie jeszcze jeden odcinek, prawdopodobnie, że będzie jeszcze jeden odcinek i to jest właśnie ten odcinek, ostatni. To są finały NBA. Gramy z wielką sensacją playoffów, bo gramy z Philadelphia 76ers. Przepraszam, Philadelphia 76ers. Doszła do finałów NBA. Wygrała bodajże z, z Cleveland na pewno, z, z Drużyną LeBrona. Pokonali chyba e, Boston Celtics i chyba Toronto Raptors. No niesamowicie grali, ale niestety trafili na Los Angeles Clippers, trafili na, na mnie e, i będzie sweep, czyli. Wszyscy wiedzą, co to znaczy, kto się orientuje w NBA. Będzie 4-0, prowadzimy 3-0, jest czwarta kwarta, zostało 5 minut do końca. My już mamy Triple Double, jak widzicie, 30 punktów, 11 zbiórek, 15 asyst, 1 blok, 4 yy, przechwyty. Yy, I cóż, i 5 minut od Mistrzostwa yy, Ligi. Od Mistrzostwa Ligi w pierwszym sezonie yy, i w niesamowitym stylu. Yy, średnie. Meczowe to jest na poziomie triple-double, czyli około 30 punktów, dokładnie nie pamiętam, ale około 30 punktów, chyba 13 zbiórek, 11 asyst I, i oczywiście dostałem nagrodę za rookie of the year, za MVP i chyba oczywiście do, do, do pierwszej piątki, no... Gracza z ławki Sixth Man of the Year oczywiście nie dostałem, bo nie jestem graczem z ławki. I Most Improved Player też chyba e, ktoś inny otrzymał. Nie pamiętam już dokładnie kto, ale dwa największe trofea, które mogliśmy zdobyć, czyli Rookie of the Year i Most Valuable Player, e, dostaliśmy my, i myślę, że też dostaniemy. Mm, dostaniemy. Ups, sorry, dostaniemy nagrodę za MVP finałów. Tak myślę, zobaczymy. I 4 minuty od mistrzostwa, słuchajcie. Więc naprawdę playoffy przeszliśmy błyskawicznie, bo w pierwszej rundzie graliśmy z. Aha, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć. W playoffach nie można symulować meczów. Trzeba wszystkie, trzeba wszystkie przegrać, więc nie można ani jednego meczu. E, symulować taka, tak jest, e, taka jest rzecz w, w, w E2K18. A więc w, pierwszym, e, w pierwszej rundzie playoffów e, pokonaliśmy graliśmy z Minnesota Timberwolves. E, pokonaliśmy Minnesota 4 do 1. Jeden mecz w Minneapolis. E, kurde, piąty faul. wygrała e, Wygrali Timberwolves, więc e, to był jeden z dwóch meczów. Które przegraliśmy w, w postseason, czyli w playoffach. E, później graliśmy. Z kim graliśmy? Z Oklahomą, chyba. E, tak, graliśmy z Oklahomą. Z Oklahomą wygraliśmy 4 do 0. E, Oklahoma nie dała rady ani jednego meczu wygrać. E, w finale konferencji graliśmy z Golden State Warriors, czyli drużyna Stefakerego i spółki. Tam też jeden mecz oddaliśmy przeciwnikom. Było 4 do 1. No i w finale, w finale NBA e, z Philadelphia 76ers. Wszystkie Cztery mecze, dobra, oprócz może trzeciego meczu e, wygraliśmy gładko, wygraliśmy gładko chyba kilkunastoma punktami, w trzecim meczu było blisko, nawet na minutę e, przed końcem meczu było blisko remisu, ale tam później mm, uciekliśmy na sześć punktów, więc e, można powiedzieć, że ten finał był jedną z łatwiejszych serii e, w, te, w tegorocznych playoffach dla, dla, dla mnie. I, I jak widzicie 3 minuty do końca, 3 minuty do końca sezonu NBA prowadzimy 114,95, czyli 19 punktów przewagi oczywiście tą, tą przewagę, ta przewaga nie jest do stracenia. No nie wiem co by to musiało się stać, żeby w, w niecałe 3 minuty stracić 19 punktów. Jakaś katastrofa musiała być i, i przebudzenie totalne, nie wiem, Marka Fulca czy Joela Embida i wszystkie trójki by, by rzucali, nie wiem, nie, o, 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 albo właśnie takie akcje i co chwilę jakieś przechwyty, ale no, oczywiście to jest tylko teoretycznie, e, praktycznie sięgniemy zaraz za chwileczkę, za 2,5 minuty po mistrzostwo NBA w swoim pierwszym sezonie e, i mam nadzieję, mam nadzieję, że dostaniemy jakieś fajne oferty z innych klubów. Powiem Wam, e, oczywiście jak Clippersów lubię najbardziej, to jest mój ulubiony klub, to jest klub, którym kibicuję od 2007 roku, od kiedy Blake Griffin został wybrany w drafcie, więc... E, jeżeli Clippersi zaoferują mi fajne oferty, zostanę w Clippersach. Może jeszcze później sobie będę grał osobiście, e, tylko, tylko dla mnie już nie nagrywając na YouTube'a, w, w my career. Ale, ale, jeżeli Clippersi nie zaoferują naprawdę dobrej oferty, z ciekawości, z ciekawości przejdę do innego klubu, żeby wam to pokazać. E, oczywiście żeby nie było nie, zostałbym w Clippersach w prawdziwej sytuacji zostałbym w Clippersach absolutnie nie poszedłbym do innego klubu zgodziłbym się nawet mniej zarabiać e, grając w Clippersach, grając z Blake'iem Griffinem e, ale to jest gra e, to jest e, to jest e, jednak zabawa i, i, i zobaczymy jak Clippersi nas potraktują tak naprawdę e, to nie oszukujmy się ale, ale bez MVP sezonu bez Rookie of the Year tego sezonu, Clippersi nie zdobyliby tego, co zdobyli, co za chwilę zdobędą, jeszcze nie można e, mówić, no ale 21 punktów przewagi, minuta 44 do końca, więc jeszcze pięknie. Ach, chciałem tu punkty zdobyć, nie udało się. Dobrze bronił, nie wiem, na kto to Dario Saric chyba. Ale Milosz to dosyć, proszę bardzo. 118,95, 23 punkty przewagi, to jego dziewiąty punkt tylko Milosza. Ale zobaczcie, plus minus 23 na plusie. Więc niesamowite statystyki serba. Serba? Chyba serba. To dosyć z chyba serbem. Jeżeli się! O pod koszem tam walcz, walcz, walcz! Nie faluj! Uff. Dobrze, nie chcę być wyautowany przez Faulę, no bo wiecie, chcę do końca ostatniego meczu e, być na parkiecie, poczuć to zwycięstwo. Dawaj. Trójka na koniec sezonu. A nie, już nie, już nie. No blisko, blisko broni, to spróbujmy go przejść. Ach, Faul, szkoda. Szkoda, że Faul, szkoda, że Jahiloka Fornas nas faulował. Myślałem, że może jeszcze jakimś meczem zakończymy tą akcję. A tak, mamy rzuty wolne, nasz 31 punkt. W tym meczu naprawdę nasi yy, yy, współgracze, nasi koledzy z drużyny, rzucali na bardzo dobrym procencie. Dlatego mam 15 asyst, 13 zbiórek, no to, no to już niezależnie od, od skuteczności naszych kolegów, ale mamy 15 asyst. Naprawdę fajnie zagrali. Yy, bardzo mało w, w przeciwieństwie do innych meczów w playoffach, bardzo mało grałem rzucałem rzutów wolnych, zobaczcie, tylko 3, 3 na 3, a były mecze, czy to z czy to z Filadelfią, czy to z Oklahoma, czy z Golden State kiedy rzucałem po 15 rzutów wolnych i zdobywałem po 13, 14 punktów właśnie tylko z linii rzutów wolnych, więc ten mecz jest naprawdę jak na playoffy, jak na finały NBA mocno czysty, nie ma, nie ma za dużo fauli a i to może dlatego właśnie też e, mamy te 15 asyst, że nie ma takiej mm, super walki. No już może e, Philadelphia troszeczkę odpuściła, przegrywając... Ach, blisko tam przychwytu. Znaczy zbiórki ofensywnej. Ojej, jej, jej, długo się zbierał do tego rzutu. Dobra. To co, dajcie mi do końca, już przytrzymam tę piłkę. Czy jeszcze zrobimy, spróbujemy jakiegoś smecza? A, spróbujemy. Jakiś ładny zwód. Pyk. I podanie? Nie no, nie rzuci Harel. Ale ja mu chciał rzucić. Ach, szkoda, szkoda, szkoda. Ale nic. Koniec, koniec. Słuchajcie, wygrywamy mistrzostwo NBA. Jaka radość. Blake Griffin niesamowicie się cieszy. My za nim biegniemy. Łapiemy. Tak. New NBA Champions Los Angeles Clippers. Niestety w tym sezonie klipersi mówię o realnym sezonie, o prawdziwym sezonie. Zaczęli bardzo dobrze, zaczęli bardzo dobrze. Teraz już trochę gorzej, nawet już mają ujemny bilans. Ale ale cóż, tak jest. A ostatniej nocy przegrali z New Orleans Pelicans w Nowym Orleanie. No ale liczę na to. Ja oczywiście nie oczekuję od nich, że będą w jakiejś finale konferencji, ale liczę na drugą rundę playoffów. Good night, everyone. Bez... O, oh, jest. Mistrzostwo. Co jest? Co on ma? I dostaliśmy MVP, MVP, MVP finałów. Yeah. Blake trzyma, trzyma Puchar za mistrzostwa, a, a my trzymamy e, nagrodę za MVP e, Finału, Więc o. Ach, zabrakło. Więc naprawdę niesamowity, niesamowity sezon. Pierwszy sezon we, w naszym wykonaniu. O! Oh, pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj no oczywiście nie, nie, nie wskoczy więcej. Wskoczy do 80, może 82. No nawet nie, do 79. Zobaczcie, prawie 6 milionów fanów. 32 punkty, 15 asyst, 13 zbiórek. Jelly to, <laughs> Jelly to my peanut butter. Hit bianse. Right? To JC. We did this as a team. And I'll be honest, man, I didn't know if it was ever going to happen for me. But you showed up and all changed, man. Hope oh, you going to tear up on me bro. Come on. Probably, man. Uh -huh. not even feel right. Come on, baby. After all this? Yeah, man. Even after all this. But guess what, man? I'll think about it, all right? All right. Now, let's show these clowns how we celebrate that championship, baby. We did it. Hey, where Boo Boo at? Little Jug? I mean, I don't even take Hannah right now. We champs, baby. We champs, baby. We champs, baby. <sighs> mm hmm Jakieś telefony, coś tego nie? Ale poczekajcie, moi kochani, jeżeli jesteśmy mistrzami, to ja zaraz coś przyniosę. Wiem, moi drodzy, że to nie Klippersi. Clippersi od dawna mistrzostwa nie zdobyli, ale jak mistrzostwo, to i musi być mistrzowski pierścień. Proszę bardzo, akurat mam mistrzowski pierścień LeBrona Jamesa, ale jest. Tylko trochę mi spada z tego palca. Dobra, niech będzie tak. Więc w tym momencie, od teraz, do końca tego odcinka, oczywiście jako mistrzowie. Nagrywamy w tym pierścieniu. Continue. Zobaczmy, co ma do powiedzenia na przykład Brian albo jacyś nasi sponsorzy. Jeszcze raz, żebyście widzieli. Mistrzowski pierścień. Niestety, Cleveland. Znaczy, niestety, ja bardzo lubię Cleveland. Ale o! Ha, ha, ha. NBA, MVP. 82 mecze w sezonie. Czy to jest. Ee, czy razem z playoffami? Chyba nie. 36 i 6 punktów na mecz. Tak jak temperatura człowieka. 12 zbiurek. 10,8 asysty na mecz. No niesamowita mm, statystyki, Oczywiście Rookie of the Year, to co mówiłem, 82 mecze, no, te same statystyki. E, six man, szóstym najlepszym rezerwowym jest Jeremy e, Lin. E, w 60 meczach rzucił 15 punktów, niecałe 4 zbiórki, 5 asyst. E, Defensive Player of the Year. Zapomniałem o tym. Defensive Player of the Year również trafiło do nas 82 mecze. 4 przechwyty na mecz, 12 zbiurek i 1,2 bloka. No, z blokami to tak to, to z blokami, ale 4 przechwyty na mecz. Niesamowite statystyki. A most improved player to Alfred Payton z Orlando Magic. 11 punktów, niecałe 5 zbiurek i 7,5 asysty. Naprawdę dobre statystyki. I coach of the year oczywiście nasz coach, coach LA Clippers Doc Rivers. 71 wygranych, 11 przegranych. Wygrana w konferencji zachodniej, wygrana w dywizji e, Pacyfiku. E, pierwsza piątka NBA, e, oczywiście na pozycji 1 na gardzie e, Rafał Stankiewicz razem z Raselem Westbrookiem na dwójce, e, z tyłu LeBron James, Giannis Antetokounmpo i na centrze DeMarcus Cousins. E, to jest, powiem Wam tak, oprócz Rasela Westbrooka, ja za Russellem Westbrookiem nie, bardzo, nie za bardzo przepadam, to e, James kumpo Cousins to jest naprawdę trójka zawodników, których bardzo, bardzo, bardzo lubię. Przypominam, Griffin na pierwszym miejscu, ale James Antetokounmpo i Cousins to są naprawdę fajni zawodnicy. Drugi skład to Steph Curry, Damon Lillard, Kevin Durant, Anthony Davis i K.A.T., czyli Carl Anthony Towns z Minnesota Timberwolves. Trzeci zespół NBA to Chris Paul, High Lowry, Paul George, Draymond Green i Rudy Gobert z Utah Jazz. Defensywny pierwszy zespół to... Na gardzie ja, e, razem John Wall, e, Draymond Green, Anthony Davis i Rudy Gobert. Druga, drugi zespół defensywny Russell Westbrook, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo, LeBron James i na centrze Andre Drummond. E, rookie my, Lonzo Ball, Ben Simmons, Marker Fultz i Dennis Smith Jr. E, drugi zespół rookie to De'Aaron Fox, Josh Jackson, Jason Tatum, Larry Markanen i Malik Monk z Charlotte Hornets. I e finals MVP... Oczywiście jesteśmy my na MVP finałów, tylko czemu, czemu statystyki nie są yy, ujęte? Zero meczów, zero punktów, pff, nieważne. I NBA Champions, czyli mistrzowie NBA Los Angeles Clippers. I make some noise for your Los Angeles Clippers. I teraz uuu, wszyscy dziękuję bardzo. Open now. You're now a free agent. OK. Czy jesteśmy wolnym agentem? Wybierzmy trzy zespoły, którymi jesteśmy zainteresowani. Możemy negocjować. Negotiate if you think you can get a better deal, but be careful how hard you push. Czyli możemy negocjować, jeżeli myślimy, że możemy dostać lepszy, lepszą ofertę, ale musimy być uważni, jak mocno napieramy na tą lepszą ofertę. Tak więc zobaczmy. Wow! Wszystkie drużyny są nami zainteresowane? Nie, nie do końca. Oklahoma tylko w 53 procentach. <grym> Oklahoma? <grym> Golden State? Pff, do Golden State nawet nie poszedłbym, gdyby proponowali mi Max deala. Houston, Boston. O, Boston, ciekawe jak tam z Kyrie byśmy razem grali. Washington Wizards z Marcinem, ale nie, jeżeli jest tylko zainteresowany. U z LeBronem. Zebronem 69% powiem wam, że kuszące, więc może zaznaczymy też K Cleveland, ale nie na pierwszym miejscu Portland, Toronto, Charlotte, Miami, Phoenix, Lakers, Philadelphia, Brooklyn, Sacramento, Denver, Orlando, Detroit, Minnesota, Utah, New York Knicks, San Antonio, Atlanta, Memphis, Clippers, Pelicans, Pacers, Chicago, Milwaukee i Dallas. To zróbmy tak. Pierwsze miejsce Clippersi to jest oczywiste drugie miejsce um, Cleveland Cavaliers a trzecie miejsce moi drodzy to jest Milwaukee Bucks bardzo chętnie zagrałbym w tej drużynie mamy Giannis Antetokounmpo który jest naprawdę niesamowitym zawodnikiem i gra, gra fenomenalnie i z właśnie Giannis i my na jedynce to byłby fajny, um, fajny zespół dobra, e, czyli nasze kluby, którymi jesteśmy zainteresowani Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers i Milwaukee Bucks Chociaż jeszcze Pelicans jest ciekawą opcją. Pelikansi mają Drew Holiday'a na jedynce, ale on też czasami gra na dwójce. To jakby zrobić, e, że my jesteśmy na jedynce jako rozgrywający, Drew Holiday na dwójce, a na czwórce i piątce pamiętajcie, że w Pelikansach gra Anthony Davis i Damarcus Cousins, więc to może być naprawdę gruby, e, gruby zespół. Mm, teraz pytanie, czy, czy dać zamiast Milwaukee... Nowe Orlean? Czy chcemy, wolimy grać z Antetokounmpo, czy z. Hmm. Dobra, nie, zostawmy tak. Ok, advance. Free agent offers. Runda pierwsza z trzech. Zobaczmy, jak to wygląda: 585, 545 i 555 w baksach. Czyli. E klipersi pr najwięcej proponują, tak? More money. A czy możemy więcej dostać niż 585. Ee, wypłaty? Poczekajcie, zobaczę. Zobaczę, ile jest maksymalna wypłata. Bo chyba jest taki chyba jest taki achievement, żeby dostać Max Deal'a. Momencik, przepraszam Was bardzo, ale chcę to zobaczyć, jaka jest maksymalna. Jeżeli kippersi zaproponują nam maksymalną yy, płacę, no to pff, hello! Głupie by było odrzucić ofertę od mojego ulubionego klubu, prawda? Max out my career, overall rating. Więc co? Nie mogę znaleźć. Więc nie ma chyba w ogóle takiego achievementu. W tym to chyba było 2K 17 Więc e, Więc nie ma, nie ma znaczenia Tu Negotiate, zróbmy more money Może jeszcze nam zaproponują Negotiate to w Cleveland o, Czy chcemy więcej pieniędzy czy minut 30 minut trochę mało w Cleveland, bo no, no jesteś za Thomas, też trochę nic dziwnego. More minutes zróbmy a tu more uh, money lećmy dalej druga runda z trzech 620 620 za mecz czy może jeszcze być w ogóle więcej to zróbmy more money to zróbmy more minutes a to zróbmy more money tylko boję się że się wkurzą Clippersi. trudno trzecia Runda negocjacji. 655. Nie wiem, czy da się więcej. Tu mamy 34 minuty na, na, na mecz. Kurczaki. Powiem ja tak. Eee, odrzucam Milwaukee Bucks. Zostaje Los Angeles Clippers i Cleveland Cavaliers. Oczywiście Clippersie to są Clippersi. Jest Black Griffin, jeżeli go nie strajdują i to wszystko. Ale, ale Cleveland mnie korci, korci mnie zagrać w tej drużynie. Kevin Love, LeBron James, Tristan Thompson, Isaiah Thomas, kurczę, Derek Rose, Dwayne Wade teraz, wiecie, no to, to, to jest drużyna niesamowita. I tylko na 3 lata nam proponują kontrakt, a w Clippersach zobaczcie na 4 lata, więc. Mm, ciężka decyzja. Ale ciężko jest odmówić swojemu ulubionemu zespołowi, także wybaczcie Cleveland. Zostajemy w Clippersach. Dodatkowo Clippersi zaproponowali nam najlepszy kontrakt. Tak więc niestety, ale ten pierścień mistrzowski drugi będzie też w barwach Clippersów, a nie Cleveland Cavaliers. Coś się wczytuje? Co on się... Usiedliśmy przed, przed telewizorem, i zaczęliśmy grać. Zaczęło się coś wczytywać. Hm. A i jeszcze y, chciałem taką rzecz krótką powiedzieć, bo oczywiście gram na Xboxie One X. E, i Loadingi są dużo dużo szybsze do meczu. E, loading do meczu, myślę, że jest z 4 razy szybszy niż normalnie, naprawdę. E, I co? Aha, już mamy nowy sezon. Nic więcej. Majminy, zobaczymy, czy ktoś y, jest jakiś y, gracz pozyskany. Louis Williams. Daniel Gallinari, Billy Griffin, Patrick Beverly, Semi Wells, Miloš Teodosić. Nie, zespół został taki sam. Ewentualnie tu jest jakiś Rodney McGruder przeszedł do nas. Eee, Bryce Johnson to był. A Larry Tyner to jest chyba rookie. Eee, powiem wam, pff, szkoda, szkoda. Mógłby jakoś, jakaś nowa drużyna, e, jakiś nowy zawodnik mógłby do nas e, trafić. O! Aha. A możemy poprosić o, o wymianę, tylko musimy rozegrać 10 10 meczów najpierw. Ale nie, my nie chcemy wymiany, my trafiliśmy do, e, do Clippersów i w tych Clippersach chcemy zostać, prawda? E, także dobrze, e, zobaczmy czy jeszcze... Tylko telefon, czy ktoś tu nas, nas nie chce pisać? Nie, nikt nam nie pogratulował nawet mistrzostwa. Ha. Czekajcie, czy... Nie, tu też nam nic nie wzrosło. 79%. No, to ja powiem Wam, że. Zobaczmy, pierwszy mecz przegrany 34 punkty, 5 bryg, 5 asyst. Uuu, wow, słaby pierwszy mecz. Ale dobra, to na tym sobie w takim razie zakończymy. No, widzicie, mamy nowy sezon, mamy, mamy drugi sezon. Nic w między sezonami się nie działo, po prostu wybraliśmy nowy zespół, dla nas stary zespół. I cóż, i nawet nikt nam nie pogratulował Mistrzostwa, ani Mama, ani Brian, nikt, nikt, dosłownie nikt. No ale cóż, to może Wy mi pogratulujecie tego Mistrzostwa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia na razie.